Mówi się o poezji, że jest to taka dziedzina sztuki, która świadczy o wrażliwości człowieka, która ukazuje nam, w jaki sposób jesteśmy wrażliwi na otaczający świat, na wartości, na przeżycia estetyczne, bo przecież poezja jest o wszystkim. O otaczającej rzeczywistości, o uczuciach bardzo wysublimowanych, takich jak miłość, przyjaźń. To dziedzina sztuki, która mówi się, że gra na takich najwyższych strunach, strunach przeżyć. W związku z tym zawiera całą gamę ludzkich przeżyć, ludzkich obserwacji dotyczących świata, dotyczących drugiego człowieka. Dlatego warto czytać poezję. Od czasów najdawniejszych to właśnie kształtowanie się poezji świadczyło o tym, jak rozwija się naród, jak rozwija się cywilizacja. To ta sztuka wyższa świadczyła o naszym dorobku duchowym, dorobku cywilizacyjnym. Pielęgnujemy pamięć o poetach, bo jesteśmy wrażliwi na piękno, które ukrywa poezja. To mądrość życiowa, to skarbnica ludzkich doświadczeń, to skarbnica wiedzy o człowieku, o jego kondycji, o jego naturze, o jego przeżyciach estetycznych. Dlatego też jest to dziedzina ciągle popularna. Wydawać by się mogło, że współczesny człowiek zapatrzony w świat techniki daleki jest od przeżyć właśnie poetyckich. Tymczasem to nieprawda, bo każdy z nas starał się w młodości pewnie naśladać wielkich twórców, tworzyć własną poezję. Do ludzi mówimy wierszem, życzenia piszemy wierszem. To jest taka dziedzina, która powoduje, że jesteśmy istotami wyższymi, jesteśmy ponad. Uciekamy w świat przeżyć, w świat wrażliwości estetycznej, której nie da się zmierzyć żadną miarą, bo ta wartość tkwi w samym człowieku.